Cześć, witam się z Wami serdecznie. Ja mam na imię Emilia, a Wy jesteście na kanale Ciąża oporna, dinozaur niepłodności. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo ważnym tematem, który tak naprawdę dotyka każdą osobę, która zmaga się z niepłodnością, ale najpierw chciałam Wam kogoś przedstawić. Poznajcie Adę. Ada jest moją bratanicą i za kilkanaście dni przyjdzie na świat. Powitamy ją w naszej rodzinie i jak już się domyślacie, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z informacjami o ciążach w najbliższym otoczeniu, a tak naprawdę poopowiadam Wam o tym, jak ja sobie radzę z tym tematem. Korzystając z okazji, chciałabym przywitać wszystkie nowe osoby na moim kanale, które w ciągu ostatnich kilku dni, kilku tygodni zostawiły po sobie ślad w postaci przycisku subskrybuj. Jest mi bardzo miło, że jest nas tutaj, Was, coraz więcej. A jeżeli oglądasz ten film i jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz, żeby być na bieżąco. Wiem, że ostatnio tych filmów u mnie jest bardzo mało i nie wrzucam regularnie, ale tak jak wspominałam na Instagramie, na który oczywiście Was również zapraszam, tam jest mnie troszeczkę więcej. Nie mam ostatnio za bardzo weny do nagrywania. Jest to spowodowane też tym, że coraz bliżej jest do naszego wyjazdu do Polski i do rozpoczęcia procedury in vitro i muszę jakby tą energię skoncentrować w sobie, skoncentrować na mnie i na moim związku, na moim mężu, dlatego jest mnie mniej. Musicie mi wybaczyć, po prostu uważam, że jeżeli robimy coś na siłę, to nigdy nie wychodzi dobrze. Ale wróćmy do tematu. Poznaliście już Adę. Ada jest moją bratanicą. Niebawem ją przywitamy na świecie. Myślę, że to nastąpi w ciągu kilkunastu dni. I to jest jakby temat, który najbardziej mnie dotyka, ponieważ ja do tej pory z godnością przyjmowałam informacje o ciążach zarówno w rodzinie mojego męża, u jego braci, zarówno u kuzynów, kuzynek, znajomych, bliższych lub dalszych, ale informacja o tym, że mój młodszy brat będzie ojcem, no musiała wywołać we mnie jakieś tam emocje. I chciałam tutaj nadmienić, że jest mi bardzo miło, ponieważ zarówno mój brat, jak i moja bratowa podeszli do tego tematu bardzo delikatnie, można powiedzieć ostrożnie, mając na uwadze moje uczucia, nasze uczucia i moje emocje, i jestem im bardzo za to wdzięczna i do tej pory, jak o tym mówię, to głos mi się łamie, ponieważ fajnie, jeżeli ktoś właśnie pomyśli o Was, przekazując taką informację. Ja nie mówię teraz o tym, że nad nami, ludźmi, którzy się starają latami o dziecko, trzeba się trząść i nie wiadomo, jak nas traktować inaczej. Chodzi mi o to, żeby w momencie, kiedy tą radosną informację się przekazuje, żeby pomyśleć właśnie o uczuciach tej drugiej osoby. I tutaj dochodzimy do sedna. Mi dzięki temu było o wiele prościej, o wiele łatwiej, kiedy mój brat i bratowa powiedzieli mi, że bardzo bali się mojej reakcji. Nie pod kątem tego, że ja popadnę w histerię, tylko pod kątem tego, że zdawali sobie sprawę z tego, że mi może się zrobić przykro.
Czyli oni zakładali od samego początku, że ta informacja może w jakiś sposób na mnie wpłynąć. Nie olali totalnie tego tematu, dlatego mi było o wiele łatwiej. I jakie były moje emocje? Słuchajcie, ogromna radość. To jest pierwsza rzecz, którą mogę powiedzieć i odczuwałam po prostu radość z tego, że nasza rodzina się powiększy o kolejnego członka rodziny. Ale chyba większe w pierwszym momencie było zaskoczenie, wiadomo, młodszy brat. No to było nieuniknione. I słuchajcie, moi drodzy, zazdrość. I teraz dochodzę jakby do punktu kulminacyjnego. Nie bójmy się odczuwać zazdrości, nie bójmy się o tym mówić. Ja mojemu bratu i bratowej po prostu najzwyczajniej w świecie zazdroszczę. Zazdroszczę też braciom i bratowym mojego męża, że mają dzieci. Zazdroszczę moim koleżankom, zazdroszczę znajomym, zazdroszczę sąsiadom. Zazdroszczę po prostu, ale to nie jest w żaden sposób zawiść. Zazdrość wcale nie jest złym, negatywnym uczuciem. Odczuwam zazdrość, że mi się nie udało, ale odczuwam jednocześnie radość, że komuś innemu się udało, bo ja wiem, jaki jest problem z zajściem w ciążę. I nikomu, absolutnie nikomu nie życzę, nie życzyłam, żeby przechodził przez takie problemy jak my. Dlatego też nagrywam na YouTubie, dlatego też piszę bloga, dlatego też prowadzę konta na mediach społecznościowych, żeby jeżeli jestem tylko w stanie jakąkolwiek radą, jakimkolwiek przykładem, jakąkolwiek moją historią pomóc komuś, żeby zaoszczędzić albo skrócić tą drogę po prostu do macierzyństwa, ja po prostu chcę to zrobić. I dlatego znając i wiedząc, jaki jest mój problem, odczułam ogromną radość, jeżeli komukolwiek się udaje, nawet jeżeli to jest wpadka, nawet jeżeli to jest dziecko nie do końca może zaplanowane w tym momencie, nawet jeżeli udaje się, nazwijmy to kolokwialnie, od złotego strzału, ja po prostu się cieszę, bo tak jak wspomniałam, nigdy nie chciałabym, żeby ktoś przechodził przez takie góry, doliny jak my. Więc to są takie moje uczucia. Jak ja sobie z tym radzę? Ja po prostu to w jakiś sposób też przepracowałam i bardzo dużo tutaj pomaga, zarówno, tak jak Wam wspominałam, w unikaniu tych durnych tekstów i komentarzy, to, że ja po prostu mówię wprost i większość ludzi wie o naszym problemie, dzięki temu jest w stanie też jakby przygotować samego siebie na przekazanie tej informacji. Tak jak było u mojego brata. Oni się nie bali powiedzieć nikomu innemu, tylko mi. Nie pod kątem tego, że ja, tak jak wspominałam, zareaguję źle na to. Pod kątem takim, że ja po prostu mogę w jakiś tam sposób cierpieć. Słuchajcie, to, że odczułam tą radość, to nie znaczy, że ja nie odczułam gdzieś tam w środku serca jakiegoś ukłucia i nie myślę sobie o tym, że kurczę, dlaczego nie ja? Bo to jest naturalne i trzeba o tym na głos mówić, trzeba powiedzieć wprost komuś, kurczę, cieszę się, fajnie, to jest super wiadomość, będę kibicować, zrobię wszystko, jeżeli tylko będziecie potrzebować pomocy i tak dalej, ale wymaga to ode mnie bardzo dużo poświęcenia, jeżeli chodzi o emocje. Nie bójmy się powiedzieć też, słuchaj, jest to dla mnie zbyt wiele w tym momencie, nie jestem w stanie okazać tej radości takiej, jak wy byście oczekiwali ode mnie tego. Jest to naturalne, dajcie mi chwilę. Nie bójmy się mówić na głos o naszych emocjach i uczuciach i nie bójmy się nazywać tych uczuć. Dlatego, że tak naprawdę czasami coś, co podporządkowujemy pod złość, pod smutek, ma o wiele więcej innych określeń, typu rozczarowanie, typu brakuje mi teraz słów z emocji, typu właśnie ta zazdrość w jakiś sposób, typu jakiś tam wewnętrzny ból, ale to nie oznacza, że my w tym momencie jesteśmy w jakiś tam sposób
negatywnie nastawieni do tego, bo to tak nie jest. Rozumiem również w tym momencie i sama miałam kilka razy do czynienia z tym, tak jak mi pisaliście na Instagramie, ponieważ poprosiłam jakiś czas temu Was o to, żebyście napisali na mi w wiadomościach prywatnych i w okienku zadaj pytanie, jak Wy do tego podchodzicie. Rozumiem bardzo dobrze też ludzi, którzy reagują bardzo negatywnie na teksty typu to kolejny bachor, nie chcę tego dziecka, wpadłam i nie chcę tego dziecka urodzić, to jest tylko problem, balast i tak dalej. No, sorry. Powiem wprost, jeżeli ktoś wie o Waszym problemie i jest w stanie Wam coś takiego powiedzieć, to warto się zastanowić po prostu nad zmianą otoczenia. Dochodzimy tutaj do kolejnego punktu, który uważam, że warto poruszyć. Mi jest łatwo, mi jest prosto, bo u mnie wszyscy wiedzą o moim problemie. Ja mam wspaniałych przyjaciół, mam wspaniałą rodzinę, ja mam ludzi, którzy po prostu dają z siebie 150%, żeby nam żyło się lepiej. Wyeliminowałam z mojego otoczenia wszystkie osoby, które są zawistne. Nie tylko mówię tutaj o tym, czy mamy dziecko, czy nie mamy dziecka, czy mamy nowy samochód, czy nie mamy nowego samochodu, czy mieszkamy za granicą, czy zarabiam 10 tysięcy miesięcznie, czy zarabiam 20 tysięcy miesięcznie. Wyeliminowałam wszystkich ludzi, którzy są po prostu dla mnie zbędni. I bardzo podobnie wygląda tutaj kwestia właśnie tematów około rodzicielskich, ponieważ jeżeli ktoś wie o tym, że staracie się o dziecko, macie za sobą straty, macie za sobą i potrafi walnąć takim tekstem, to po prostu wykasujcie tych ludzi ze swojego życia. Naprawdę będzie się żyło wszystkim lepiej. I Dziuni, która wpadła i jest zawiedziona, bo już nie pójdzie więcej na dyskotekę i nie napije się wieczorem z piątku na niedzielę, bo czasami ta sobota jest wymazana z życiorysu. I będzie jej łatwiej, bo nie będzie musiała, nie będzie miała komu się w tym momencie żalić, co jest żałosne. A Wam będzie łatwiej, bo nie będziecie musiały tego słuchać. To jest takie moje zdanie na ten temat i moja rada jako jedyna, ponieważ prawda jest taka, że nie ma złotego środka. Nie ma złotego środka na rady, nie ma złotego środka na to, jak sobie poradzić z tym, że w koło jest multum ciąż, że tak naprawdę wcześniej nawet na to nie zwracałyście uwagi, nie zwracaliście uwagi, że ktoś jest w tej ciąży, dopóki Was ten problem nie zaczął dotyczyć. To jest tak samo, jak kupicie sobie czerwone auto marki Skoda i nagle okazuje się, że wszyscy dookoła mają takie same auta. Tak samo jest z tym, jeżeli o czymś bardzo intensywnie myślicie, ten temat jakby wraca jak bumerang i zauważacie o wiele więcej. Ja przerobiłam wszystkie emocje, cały wachlarz emocji o złości. Teraz dzieci zatkają uszy wkurwienia po prostu na ten temat. Wszystko naprawdę od takich mega pejoratywnych emocji do takich turbo euforycznych. I uważam, że ogromną rolę, jeżeli nie jest to 80%, to jest tak naprawdę rola otoczenia i tego, jak ludzie potrafią Wam przekazać pewne informacje i jak rozmawiać z Wami na ten temat. Ogromną rolę oczywiście też tutaj ma to, jak Wy podchodzicie do tematu, w sensie otwarcia się na ludzi i na to, żeby się podzielić z tym, że macie problem. W wielu filmikach, i zawsze to powtarzam, że w moim przypadku to był właśnie ten złoty środek i klucz do mojego szczęścia i tego, żeby sobie z tym poradzić po prostu. I radzę to każdej osobie. Wiem, że macie różne sytuacje, macie różne rodziny, macie różne tak naprawdę przekonania, zarówno moralne, jak i religijne, i to naprawdę tutaj jest bardzo dużo różnych też wątków, których no w tym momencie nie jestem w stanie poruszyć.
i każdy przypadek jest indywidualny. Wiele osób do mnie pisze, ja za każdym razem staram się odpisać i poradzić i w jakiś tam sposób odnieść się do Waszej sytuacji, więc jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, zostawcie mi w komentarzach tutaj, jakie są Wasze historie, czy macie dużo takich negatywnych znajomych, którzy czasami macie wrażenie nawet, że robią specjalnie Wam na złość, żeby przekazać taką wiadomość, że ojej, wpadłam trzeci raz, co to będzie, bo mam dość kupek i tak dalej. No dobra, każdy ma prawo narzekać. Ja też nie odbieram kobietom prawa do narzekania, które są matkami, bo uważam, że macie w 200% prawo do tego, żeby narzekać, bo macie prawo być zmęczone, macie prawo być chwilami też rozczarowane obrazem macierzyństwa, bo zupełnie inny obraz jest kreowany przez media, zupełnie inny obraz wy zastajecie i macie do tego prawo. Tak samo jak ja mam prawo narzekać, że jestem wściekła na moją niepłodność, że jestem rozczarowana tym, że mogłam wszystko w moim życiu zaplanować, tylko nie to, tak samo wy macie prawo narzekać w drugą stronę. I to jest wszystko tylko kwestia tego, żebyśmy my osobiście byli otwarci na to, co inni ludzie mają nam do zaoferowania, mają nam do powiedzenia, mają nam do pożalenia się. I tutaj wcale nie uważam, że matka nie zrozumie do końca tego, co ja przeżywam. Owszem, nie zrozumie w 100% moich uczuć, ale może zrozumieć to, że ja na przykład mam milion komentarzy na temat tego, co powinnam zrobić, mam milion rad na temat tego, czego nie powinnam robić. To jest identyczna sytuacja, jak ma matka czy kobieta w ciąży. Dlatego ja staram się być po prostu otwarta na innych ludzi i dzięki temu jest mi łatwiej. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że każda z Was jest inna, każdy z Was jest inny i tych historii jest tyle, ile osób tutaj ten film ogląda. Nie możemy siebie porównywać absolutnie. Ja opowiadam Wam tylko, jak to wygląda z mojego punktu widzenia i wiele osób mi pisze, i znajomych, nieznajomych, którzy wiedzą o tym, że niebawem, aż w sumie to wszyscy powinni wiedzieć, którzy czytają mojego bloga, bo tam już wspominałam o tym, wszyscy, którzy wiedzą, że niebawem Adrianna pojawi się na świecie, twierdzą, że ja jestem nie wiadomo jak silna, nie wiadomo jaka Wonder Woman i że sobie tak z tym radzę. Pozwalam sobie na łzy, ale absolutnie nie są to łzy skierowane bezpośrednio w stosunku do mojego brata, bratowej i malutkiej. Są to łzy skierowane może w jakiś tam sposób do losu, który mnie jakoś tam doświadcza, ale personalnie ja jestem zachwycona tym, nie mogę się doczekać, po prostu siedzę tutaj już jak na szpilkach aż i odliczam dni do wyjazdu mojego do Polski, nie tylko dlatego, że będziemy podchodzić do in vitro, ale właśnie dlatego, że poznam malutką, że będę mogła uściskać mojego brata i pogratulować mu osobiście i będę mogła pogratulować i uściskać moją bratową, która jest bardzo dzielna, jest wspaniałą młodą kobietą, która choć dość wcześnie zostanie mamą, to wiem, że już w tym momencie to jest taka mama na 200%. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad tutaj, że oglądaliście, czy Wam się podobało. Zostawcie w komentarzach też swoje historie, jak Wy do tego podchodzicie, jak Wy sobie z tym radzicie. I do zobaczenia w następnym filmie. Już nie przedłużam, bo widzę, że ten film będzie jak zwykle długi, bo gadam. O, jeszcze sobie kopnęłam statyw. Także do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać. Ja w miarę możliwości postaram się odpisać, chociażby krótko Wam, bo tych wiadomości jest coraz więcej. Nie zawsze mam na to czas, ale staram się zawsze posłużyć moją radą i doświadczeniem przede wszystkim. A czasami wiem, że wystarczy po prostu do kogoś obcego napisać, kto zrozumie i kto przeżywa podobne emocje, tylko dlatego, żeby wywalić to z siebie. I wiecie, koku dżambo i do przodu. Do zobaczenia.